Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 7 lipca 2018 roku. Jest sobota, więc taka bardziej spokojna praca, jak to przy sobocie. Tutaj mamy skończyć robić te gruszki jeszcze. Później dwie rajki nas druta czekają, więc wydaje mi się, że jakieś pół godziny dla siebie z tego dnia urwiemy. Więc będziemy trochę szybciej w domu. Podałem wam dokładnie datę, kiedy to jest nagrywane, bo podejrzewam, że film będzie rzucony około tydzień później, a tutaj po prostu możecie przyjrzeć się, jakiej wielkości są gruszki. Miałem już właśnie zapytania w komentarzach, kiedy rozpoczną się zbiory w tym roku. My wracamy z urlopu, bo jeszcze będziemy na 2 tygodnie do Polski jechali na urlop. Wracamy, rozpoczynamy pracę bodajże 13 sierpnia, jest to poniedziałek. I z pewnością wtedy ruszą takie początkowe zbiory. Będzie to na sam start jabłko Delba oraz kilka dni później myślę, że również gruszka Triumf. Tutaj ta gruszka, którą dzisiaj przerywamy, jest to konferencja. I ona, no myślę, że to będzie ostatni tydzień sierpnia. Wystartują zbiory. Nie we wrześniu, a jeszcze w sierpniu. Może to się tak tydzień właśnie przesunie, że po prostu ostatni tydzień sierpnia się rozpoczną zbiory. Więc ja tak obstawiam. Pogoda jest naprawdę bardzo dobra. Nawet w tym przypadku jest za dobra. Bo tu mamy już jakieś 2 tygodnie kompletnie bez deszczu. Przyszły tydzień też tak samo się zapowiada. Bez opadów deszczu. A tutaj możecie zobaczyć, że nie ma węży oraz żadnego systemu nawadniania. I mimo tego, jak ładnie te wszystkie gruszki tutaj urosły, wydaje mi się, że po prostu przyjedzie taki beczkowóz i woda będzie tutaj lana po prostu pod drzewa, no bo 2 tygodnie bez deszczu plus kolejne, czyli może nawet 3 tygodnie czy dłużej, no to po prostu to może zacząć schnąć. I wtedy to już by było nie za dobrze. Więc podejrzewam, że tak to będzie, bo na tych innych sadach woda jest cały czas puszczana. Jeżeli chodzi na przykład o jabłko, no to z jabłkiem wygląda sprawa tak, że ta skóra bardzo podatna jest na wysoką temperaturę i później robią się takie czarne plamy na jabłku i nie wygląda to zbyt dobrze, no i jabłko po prostu w środku jest niedobre. Gruszka jest bardziej odporna, jeśli chodzi o wysoką temperaturę. Natomiast mówię, no jeżeli samo drzewo nie będzie miało tutaj zasilania, jeżeli chodzi o wodę, no to po prostu może zacząć schnąć. Jeżeli mówimy o dłuższym okresie. Więc tak to wygląda, co do samej soboty. W naszej firmie no nikt nie musi w soboty przychodzić. Nie ma takiego tutaj przymusu. Dlatego dzisiaj tak, jedna osoba została w domu, 3 osoby robią do godziny 13, a my z Piotrkiem zostajemy do godziny 16. Rozpoczęliśmy dzisiaj pracę o godzinie 6, czyli normalnie 9 godzin będziemy robić. Ja sobie taki system wybrałem właśnie dlatego, żeby później dłużej móc sobie odpoczywać. Pamiętacie, że już na tygodniowym urlopie byłem w Hiszpanii. Teraz jeszcze będę 2 tygodnie w Polsce, więc po prostu, żeby mi się to finansowo wszystko jakoś spinało. Dlatego w tygodniu robię również w soboty i soboty robię tak jak w poniedziałek czy w piątek. Normalnie nie robię krócej. Ewentualnie tak jak jest gorąco, przychodzę sobie na 6, bo normalnie zaczynamy pracę o 7. No ale wiadomo, no jak jest gorąco, to lepiej sobie tę godzinę porobić z samego rana. Bardziej lightowo. Aczkolwiek no, temperatura też już spadła, bo to było około 30 stopni, a teraz możemy mówić o jakichś 25 stopniach, więc myślę, że jest spoko. No, dla mnie jakoś to nie jest za gorąco, więc dajemy radę. Pomalutku sobie chodzimy, zrzucamy tylko gruszki małe plus krzywe. Ma tego zostać jak najwięcej. Naprawdę bardzo ładne są. Jedyny psikus w tym roku no to był grat na jednym sadzie. Jabłko trochę w dupę dostało, ale jeżeli chodzi o gruszkę, to jest naprawdę przepiękna.
I jeszcze tutaj wrócę do jednej rzeczy, tak? Na pewno też z tego sadu był jakiś filmik odnośnie cięcia gruszki. Tam gdzieś się pojawiły dwa, może trzy komentarze na temat cięcia, że ja to robię źle i tak dalej. Że pewne rzeczy powinny być inaczej robione. Natomiast tutaj możecie spojrzeć, że praktycznie każda zostawiona gałąź ma gruszkę, tak? Więc tutaj nie było za dużo wycinane. Jeżeli takie jakieś dziwne gałęzie zostały zostawione, wszędzie jest po prostu gruszka. Jeżeli ja to już kilka lat robię, to dokładnie ten sad już znam i po prostu wiem, gdzie mogę sobie pozwolić, żeby wyciąć po prostu tych gałęzi więcej, a gdzie trzeba je zostawić. Po to, żeby właśnie była produkcja bardzo, bardzo duża. Na tym to wszystko polega, tak? Żeby z każdego drzewa było jak najwięcej tych gruszek oraz żeby były po prostu jak największe, tak? Jeżeli jest ich za dużo, no to właśnie na tym polega moja dzisiejsza praca. O, takie małe łamiemy, zrzucamy. Po prostu, no tutaj też coś bym... A szkoda, no tą najmniejszą zerwiemy. Bo jak jest za dużo kilo, no to też będzie lipa. To się po prostu ta gałąź złamie. Ale mówię, no są niektóre drzewa naprawdę bardzo piękne i tak samo jeśli chodzi dół, wygląda bardzo podobnie góra. Więc mówię, naprawdę poblepiane te gruszki. Już taka wielkość. Myślę, że zbiory to będzie ostatni tydzień sierpnia, się już zaczną. Pogoda na to wskazuje, no chyba żeby nagle było jakieś duże załamanie pogody. Ale szczerze nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało nastąpić. No, więc taka dzisiaj praca. Materiał bardziej przegadany. No mówię, no już tą pracę też robiłem, więc tutaj za dużo tłumaczyć nie muszę. Bo już materiały odnośnie gruszki, odnośnie przerywki były i tam bardziej tłumaczyłem, co tutaj dokładnie robię. No a jak mam okazję właśnie sobie popracować, coś jeszcze nagrać przy bardzo fajnej pogodzie, to ja zawsze jestem bardzo chętny, żebyście później mieli coś do oglądania. Staram się te materiały również dłuższe robić. Problem jedyny jest taki, że internet mam bardzo przeciętny i po prostu taki materiał 5-minutowy wrzuca mi się ponad 2 godziny, więc no to jest taki minus, tak? Bo tutaj nagrywa się wszystko w jakości Full HD. No więc myślę, że również jest to całkiem przyjemne wtedy dla oka. Dobra, to tyle w tym materiale. Trzymajcie się. Na razie.